Dzień dobry, dzień dobry. Krzysztof Rapanujo, Bobylowski się kłania. Witajcie, witajcie serdecznie na moim kanale. A dzisiaj jedziemy do Falkenburg. Już jesteśmy w zasadzie po wakacjach w Polsce. Byliśmy, zwiedzaliśmy, możecie to oglądać na moim kanale. A dzisiaj wycieczka po Holandii i jedziemy do Falkenburg. Jest ze mną Wiesia. Witam. Jest ze mną moja żona. Witam. I jest Żabka. Witam. Także nie rozwodzę się, no sporo atrakcji przed nami, postaram się to wszystko pokazać, no i... Długa trasa nas czeka, półtora godziny, tak? Półtora godziny. Półtora godziny, więc musimy ruszać, bo dziś będzie nam skwar też towarzyszył, więc chcemy być jeszcze przed. Właśnie tak, także ruszamy w drogę i do zobaczenia już na trasie, już na samym miejscu. Wiesia sobie podsumuje bułeczkę. Bułeczka z serkiem. Że trzeba zjeść, bo tutaj rodzina Rapanujo nie chce zjeść. Żeby nie było, że nie z szynką, no bo jest gorąco i no nie właśnie. Żeby się tam to wszystko popsuło. Świnka się zepsuła, no. Właśnie. A tak to ser, tak w razie się roztopił, to tak a la tost. Ale dobre, dobre. Ser taki słonawy, bo taką pogodę to trzeba trochę soli do organizmu dostarczyć. Możecie się zapytać, czemu Rapanujo nie je, bo Rapanujo jest na redukcji. Po polskich klimatach. Po polskich klimatach. No, dziękuję. Ja też jestem na redukcji, ale muszę coś zjeść. Zredukować ten głód. No, zbliżamy się do Maastrichtu, tak? Tu już zjazd Maastricht jest. No i tak słabo słychać, weźmiesiu, to trzeba głośniej mówić. Do Maastrichtu się zbliżamy właśnie. Będzie zjazd Maastricht, żebyśmy mogli zjechać do Falkenburga. Taka mądra wypowiedź się trafiła. Ale dobra, teraz pilnujemy tego, żeby zjechać, żeby nie przejechać. O. Nie przejechać. Już Falkenburg na tablicach się pokazuje, prawo. Więc jest dobrze. Zjedź w prawo, mówi nawigacja, także zjeżdżamy w prawo. W prawo, tak. No i wylądowaliśmy na parkingu w Falkenburg. I teraz idziemy do pierwszej atrakcji i za chwilę zobaczycie, co to dokładnie będzie. O, niespodzianka! No jak widzicie, chcemy tutaj za parking zapłacić, ale zrobiła się kolejka, coś się stało, nie działa. A Falkenburg tak właśnie wygląda. Także musimy tu jeszcze chyba chwilę postać. Pierwsza atrakcja turystyczna w Falkenburg. Tutaj za chwilę wjedziemy tym wyciągiem tam na samą górę. Oczywiście można to zrobić pieszo, a tam u góry jest jeszcze więcej atrakcji turystycznych. Wiesia z moją żoną stwierdziły, że jednak... Idziemy z buta na górę. Tak, my z Żabką no, chcemy wjechać, także... Będziemy się tam już na górze zaraz. Powiemy, jak była trasa piesza. Chyba jest szybko. No, Żabciu, przygotowana jesteś? Tak, idziemy tutaj, stópki, tak, stajemy. Zamieniamy miejscami się z Żabką i czekamy na... Na krzesełko, tak, i zamykamy. O, jeszcze będziemy mieli zrobione zdjęcie tutaj na wprost. Uśmiech, Żabo. Pani się śmieje do nas i wjeżdżamy na górę. Wysoko? Wysoko, co? We'll be right back.
Idziemy. Jest! Fajnie, co? Super! I już jesteśmy na samym szczycie. Wiesia z moją żoną już dotarły też na ten szczyt. Tak, drogą piechotą. Tak, pieszą. Było jakoś tak trochę stromo i jest trochę gorąco, więc chwilę było ciężko, ale okazało się, że jest na pewno do wejścia. Tak, ale z wózkiem by było ciężej na przykład, jakby ktoś chodził, ale tak jest do ogarnięcia. Nawet taki gorący dzień. My wjechaliśmy wyciągiem i może byliście za nami jakieś 3 minutki. No to... Tak, dosyć szybko. Także dosyć szybko to zrobiłyście. I teraz może opowiemy o wszystkich atrakcjach. Tutaj już wieża widokowa widzę jest na kamerce, tak, tam można wieża wejść. Widokowa, można zjechać. Tak, można zjechać. Co może panuje zaraz ogarnię. Może zaraz ogarnę. Co jeszcze więcej? Co jeszcze więcej? No to mamy tutaj zjazd na kolejką grawitacyjną. Tu jest cały trochę opis. Teraz w kadrze powinien się pokazać. Kolejka grawitacyjna, wyciąg górski, gry laserowe, gdzieś minęliśmy po kolei. Escape room, gdzieś escape też dla dzieci. Zjeżdżalnia pontonowa, zjeżdżalnia grawitacyjna. To powiedzieliśmy, czy nie? Tak. No i tak ten teren ogólnie wygląda. Co jeszcze, Wiesiu? Atrakcje dla dzieci. Tutaj jak w tamtą stronę, w drugą stronę, którą ty rapanuje, tak. Rozmawiasz, tam. To jest tam takie atrakcje dla dzieci, taki park bajkowy dla dzieci. Tam. Tak, w tamtą stronę, jakbyśmy poszli. I tam są różne zjeżdżalnie dla najmłodszych, właśnie fontanna. Dzisiaj bardzo fajnie, bo na ochłody. I właśnie teraz jakieś kawka, ciacho, chyba coś zaraz... Tak, można właśnie zaraz coś wpadnie. Także od parkingu, który wzięliśmy na dole, jest naprawdę niedaleko. Niedaleko, jest bardzo... 180 metrów tak. Od tak, i jeżeli chodzi o cenę, nie wiem, coś będziesz mówił. Cenę... Na przykład ten zjazd z tej wieży, na który ty się prawdopodobnie nie będziesz... Nie, już wybierał. Kosztuje 10 euro. Wjazd tutaj wyciągiem kosztował 5 euro. 5 euro dla dorosłej osoby. Dla dorosłej osoby, dla dziecka 3,5 euro. Także to są ceny... Ceny są okej, okay, jak na turystyczne takie miejsce, atrakcje. Nie? No, to by było... Tak na tyle. Schodków zrobiłem, czekam na swój skok. O, i przyszedł ten moment mojego skoku. Tutaj pan wszystko przymocuje ładnie, no i będę się szykował. Powolutku, pomalutku, jak ja to mówię zawsze, przekładam nóżki, jedna, druga, staję na murku. Staję na murku, łapę, tak jest, kamerę ustawiam, no i jak to się mówi, do odważnych świat należy, pamiętajcie, że robiłem to przede wszystkim dla siebie, ale także dla was, jadę. Nice. Haha, Rapanujo NL, to był Rapanujo NL, nie zapominajcie. No, Zawczu, teraz nasza kolej. Tata skakał z wieży, a teraz z tobą jedziemy zjeżdżalnią. Jaką? Grawitacyjną. Rynnową, tak zwaną. Jest. Możemy wsiadać. Chodź, Rapko, wsiadamy. I jedziemy. Aj, to będzie jazda.